Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj powiem Ci, jak ostatecznie pokonać nieśmiałość do kobiet, do dziewczyn. I na wstępie, tak ostatecznie, jeszcze dokończając temat, czyli w sposób jakby fundamentalny, strukturalny, co się wiąże w zasadzie z dużą ewolucją osobowościową. Gdyż no bez tego jakby to jest niemożliwe. Natomiast na wstępie chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że w zasadzie każdy z Was taką łatwość, taką zdolność, śmiałość sobie ma. Dosłownie każda osoba. Natomiast dlaczego jest tak, że w zasadzie niewielka grupa osób taką śmiałość już realnie posiada? Co różni jednych od drugich? Odpowiedź jest z mojej perspektywy banalnie prosta. Ilość blokad mentalnych, które mają zarejestrowane w swojej podświadomości. Blokady mentalne, podświadomość oznacza tyle, to są blokady, które nigdy nie będą kontrolowane w sposób racjonalny. I te osoby, które mają z tym problem, doskonale o tym wiedzą. Że pojawia się taka sytuacja i pomimo, żebyś racjonalnie sobie cokolwiek powtarzał i jakby nie tłumaczył, nie jesteś w stanie jakby swoich emocji już w tej sytuacji kontrolować, bo one same się pojawiają. To jest właśnie ta podświadomość. Z jakimi blokadami mamy do czynienia? Pierwszą grupą to są konstrukcje, destrukcyjne konstrukcje. I do destrukcyjnych konstrukcji zaliczamy między innymi na przykład strach przed odmową, strach przed odrzuceniem, strach przed poniżeniem, upokorzeniem. Te cztery na przykład konstrukcje, wiadomo, one nie muszą występować jednocześnie, tylko któreś z nich na przykład, jedna albo dwie. Biada osobie, kiedy ma zarejestrowane wszystkie cztery, wtedy już łatwość nawiązywania bądź rozpoczynania kontaktu, zapytania, rozpoczęcia rozmowy z osobą, która ci się, dziewczyną, kobietą, która ci się podoba, no, graniczy z cudem w zasadzie. I osoba musi mocno walczyć ze sobą, żeby w zasadzie się przełamać, a to jest mało prawdopodobne, pomimo tego, dlatego że to wywołuje tak ogromny dla niego stres i emocje związane, że no, z łatwością tutaj. No, bardzo wątpliwa sprawa. Natomiast z drugiej strony, uwierzcie mi, osoby, które nie mają tych blokad mentalnych, od automatu ta czynność staje się mniej emocjonalna, mniej nerwowa, mniej stresogenna. Gdyż jakby tutaj to, no jakby już no, z punktu widzenia logicznego, jeśli tych form myślowych tego się nie obawiasz, a są takie osoby, bo to właśnie to różni jednych od drugich. Ta łatwość staje się jakby taką, można to nazwać, że oni tacy są, takie mają osobowości. Ale wracając jeszcze do początku, o którym mówiłem, że każdy z Was to ma. Właśnie te blokady, od bloku, chociażby te cztery wspomniane, mogą Wam kompletnie zablokować dostęp do tej pewności siebie, do śmiałości, do łatwości i tak dalej, i tak dalej, jakkolwiek byście tego nie nazwali. Inną grupą tych blokad mentalnych to są destrukcyjne, negatywne przekonania, jakie macie na temat siebie i one dotyczą generalnie strefy poczucia własnej wartości. Czyli na przykład, jeśli uważasz, że jesteś, powiedzmy, no niewystarczająco dobry, jesteś nieodpowiednim, jesteś bezwartościowy, to jeśli osoba posiada właśnie jednocześnie, ale tak jak wspomniałem, one wcale nie muszą być jednocześnie, natomiast może być ich, ale z drugiej strony może być ich więcej, destrukcyjnych form, bardziej dramatycznych w niektórych przypadkach, to automatycznie one też generują ten poziom stresu, lęku, niepokoju. Dlatego, że one. Dlaczego to się dzieje? Gdyż
te czynności, o której wspomniałem, czyli na przykład rozpoczęcie rozmowy do kobiety, w ogóle nawet rozmowa z kobietą, którą znacie, ale tutaj mówię nawet o tych takich zimnych, to jest jakby tutaj, tak ja bym to nazwał high level, ale też możliwe to jest. Jeśli tych blokad nie ma, to jest jakby tutaj też taką formą normalną, można by powiedzieć, w arsenale takiej osoby, to jest jakby to, że z tą czynnością zawsze jest związana niepewność. Bo nigdy nie wiecie, jak ta osoba zareaguje nawet na waszą propozycję. Tak? Jeśli boicie się odmowy, dziewczyna zawsze może odmówić. A często im mniej znacie, to często może się zdarzać. Tak? Nawet więcej niż częściej. I teraz to jest właśnie kwestia tego, tej interpretacji. Jeśli to uderza w twoje właśnie poczucie wartości, to automatycznie one się uruchamiają jednocześnie. Ale one też uruchamiają się przed. Ale jeśli ktoś by spróbował się przełamać i właśnie rozpocznie rozmowę i dostanie negatywną odpowiedź, to one będą go jeszcze później, będą właśnie pojawiać się destrukcyjne formy potwierdzające to, że czemu ta osoba odmówiła. Natomiast kiedy nie ma tego, to musicie mu wierzyć na słowo. W zasadzie to spływa jakby po takiej osobie mało emocjonalnej. To jest właśnie sztuka, to jest różnica. A tych blokad mentalnych akurat związanych z tą czynnością, która jest bardzo mocno skorelowana jakby z całą osobowością, z całym twoim, całe twoje ego, całe twoje postrzeganie ciebie, wszystkie blokady, które są związane nawet z twoim wyglądem, który masz, albo który myślisz, że masz, tak? Bo to wcale to nieważne jest, jak ty wyglądasz. Ważne jest to, co ty myślisz o sobie, tak? Jak ty się czujesz z tym swoim wyglądem. To są też destrukcyjne formy. Teraz wyobraź sobie, że kolejno, jedną po drugiej, zaczynasz eliminować te destrukcyjne formy. I z każdą następną usuniętą taką destrukcyjną formą, a ich może być naprawdę, to jest taka czynność, która związana jest również z innymi predyspozycjami, o których teraz nie będę mówił, bo to jest tak jakby multiumiejętnościowo, jeśli chodzi o predyspozycje, jest tak szerokie, bo to dotyka jakby najgłębszych takich swoich słabości. Dlatego usuwając jakby, pozbywając się albo zdobywając łatwość tej materii, to tak naprawdę jednocześnie zdobywa się łatwość wielopłaszczyznową. W zasadzie w większości dziedzin zdobywacie predyspozycje, których wcześniej nie mieliście. Wręcz niesamowite. Dlatego to też jest tematem tabu z jednej strony, natomiast, bo to uderza jakby też w przyszłość, bo nawet na pewnym etapie jesteś jakby osobą młodą, nie myślisz o, powiedzmy, karierze zawodowej i innych rzeczach, które byś chciał robić, ale to są blokady, które blokują, które ograniczają ci wiele czynności. I w sferze zawodowej, i hobby. To jest jakby takie bardzo holistyczne. Blokady mentalne działają holistycznie. I teraz wracając do tematu. Usuwając kolejne takie blokady mentalne, ty z każdą kolejną blokadą mentalną, ta czynność rozpoczynania kontaktu, rozmowy z osobą, z dziewczyną, staje się mniej stresogenna. Dlatego, że jeśli na przykład ty masz taki strach przed odmową i ty tego strachu, bo to jest jakby konstrukcja, ty się pozbędziesz, że w zasadzie nie ma czegoś takiego, jak strach przed odmową. A wiem, że tobie może się teraz niektórym może się zdawać, że to jest niemożliwe, ale musisz mi na słowo uwierzyć, że tak jest. A teraz, jeśli ty nie masz strachu przed odmową, to zauważ, stresogenność tej sytuacji automatycznie wzrasta, a wręcz eksploduje, bo to jest eksplozja. Czym więcej tych form usuniesz, twoja łatwość po prostu ulega eksplozji.
aż do momentu, że te czynności stają się wręcz łatwością, drugą naturą, takim jakby, tak jak niektórzy mówią o tej strefie, o wychodzeniu z strefy komfortu. To wychodzenie jako to jest, to zawsze będzie jakby lekkie wychodzenie, ale to może się stać w zasadzie twoją strefą komfortu. Jeśli wyczyścisz te wszystkie blokady mentalne, to w pewnym momencie ta czynność wyjdzie w twoją właśnie strefę komfortu przez to, że nie będziesz odczuwał stresu, niepokojów, lęków, które te blokady mentalne generują. Tych lęków, które są jakby silnie emocjonalnie, dlatego że jakby taka niepewność to za adrenaliny zawsze będzie, tak? Bo nigdy nie wiesz, co się zdarzy. Ale jakby poziom tego stresu spadnie, to te czynności jak spada, to zaczynają być w zasadzie nic wielkiego. Więc jakby twój umysł się otwiera na możliwości, których wcześniej tak naprawdę nie miałeś, bo ten stres czasami, nawet jeśli jest dużo tych blokad mentalnych paraliżujących, nagle jak się okaże, że w tej samej sytuacji tego stresu nie ma, albo on jest już tak niewielki, że nawet już w terminologii wychodzenia z komfortu jesteś w stanie wyjść z tej strefy nie bez walki emocjonalnej, czyli lżej to jakby odbierasz, to twoje życie jakby nabiera kompletnie innej jakości. To takie usuwanie tych blokad mentalnych jest właśnie możliwe dzięki mojemu rewolucyjnemu odkryciu dotyczącego funkcjonowania umysłu ludzkiego. I możliwości są właśnie pod tym względem niesamowite, że tak jak wspomniałem, każdy z was ma tą łatwość, tą zdolność, te możliwości. Natomiast dostęp do nich właśnie blokują te blokady mentalne. I usuwając je, z każdą kolejną usuniętą blokadą, ty zbliżasz się do momentu, kiedy te zdolności, te predyspozycje uzyskasz. I to nie jest tak, że po prostu musisz właśnie walczyć ze sobą, tylko w pewnym momencie one stają się jakby twoją naturą, twoją możliwością. Dobra, wydaje mi się, że na dzisiaj wyczerpałem temat. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do komentowania filmiku pod spodem, wysyłania tych pytań, bądź prywatnych wiadomości. Chętnie na wszystkie odpowiem. Tymczasem chciałbym wszystkim życzyć wszystkiego dobrego, miłego dnia i mam nadzieję do usłyszenia wkrótce. Cześć.